Siemano, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu w tym innym wymiarze. Wyszedłem troszkę dalej od jetowic, ponieważ tak, odnaleźliśmy jetowicę. To mogliście zobaczyć u Pariona na kanale. Teraz wylazłem na jakieś drzewo. Kurczę, jak ja tu wylazłem, tu jest tak ciemno. Dobra, wow, dobra, prawie zginąłem, dobra, jest git. Oddaliłem się trochę od jetowic po to, żeby właśnie rozejrzeć się w terenie. I nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, wydaje mi się, że to był bardzo zły pomysł. Ale dobra, tu są takie dziury, że ja totalnie nie wiem, gdzie ja powinienem iść. Ale wiecie co, nie, dobra, wracam jednak na te jetowice, to było gdzieś tam w tą stronę. Wróćmy na nie, ponieważ muszę tam zerknąć i dowiedzieć się kilku rzeczy. Słuchajcie, mamy tą klątwę, Herobrine'a. Musimy ją, jakby, że tak powiem, jak to powiedzieć, odczytać. Musimy ją odszyfrować, ponieważ mi się wydaje, że ta klątwa dotyczy tego, że my po prostu nic nie widzimy. Bo jest to jak, że dzięki jakiemuś kryształowi z nimi przejrzymy na oczy, czyli wydaje mi się, że będziemy mogli więcej widzieć, a to jest, myślę, bardzo ważne, bo my aktualnie nie widzimy tutaj, no, totalnie nic, nie? I wydaje mi się, że to nie jest dobre, że my nie widzimy nic. Dobra, wydaje mi się, że zbliżamy się do jetowic, bo tutaj właśnie deszcz nie pada, tylko tutaj znowu jest tak mrocznie, nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, ale przejdźmy tutaj, dojdźmy do tych jetowic, jesteśmy już blisko. Proszę, tak, dobra, tu jest ten mur, dobra, przejdźmy na drugą stronę tego muru, dobra, git. Jesteśmy, że tak powiem, przekopani, świetnie. I teraz tak, rozejrzyjmy. O, tutaj nie mogę wpadać. Ja jestem ciekaw, czy są tutaj te podziemia Yetiego, w których ja kiedyś byłem więziony. Nie wiem, czy to pamiętacie, widzowie, ale jest tutaj takie miejsce. Ja chciałem koniecznie sprawdzić, czy faktycznie tam coś się kryje, czy tam się nic nie kryje. To musimy właśnie teraz sprawdzić, tylko czekajcie, czy ja dobrze idę? Nie, wlazłem w jakąś kopalnię. O nie, 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 nie. Wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. To było gdzieś wyżej chyba. Czekajcie, tutaj? To się tu jakoś przechodziło? Tu? O, tutaj? Ja nie wiem, jestem tak zgubiony, nie wiem totalnie, gdzie jestem na tych jetowicach. Ja na jetowicach ostatni raz byłem. O, dobra, tu jest ten domek, dobra, to jest ważne. Dobra, tutaj jest git, czyli trzeba przejść tędy. Trzeba przejść tu. Dobra, i tu jest wejście do środka, jest git, dobra, i tu możemy zejść na dół. No, tutaj jest niebezpiecznie, nie schodzę tam na dół, bo wiem, że tam już wody nie ma. Ale dobra, schodzimy sobie powoli i idziemy zobaczyć całkowicie na sam dół. Wydaje mi się, że może coś tu odnajdziemy, może coś na tu. O nie, nie tutaj, jeszcze niżej. Kurczę, ile tu trzeba było schodzić? Ej, to jest mega długie. Dobra, jesteśmy na dole. Okej, teraz tak, to było chyba tutaj gdzieś na wprost. Tu się chyba za obrazem szło? Tak, za obraz, koniecznie tutaj, dobra. Dobra, znalazłem to. Ej, to jest tak ciemna dziura, nie? To tak strasznie wygląda. Nie chcę tu schodzić, naprawdę, przysięgam. Dobra, zejdźmy. Ej, tu jest wszędzie lód, tu dalej jest zamrożone, tak jak to było zamrożone. Nie, to jest przerażające. Dobra, idę sobie dalej, idę tutaj i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Tam wiem, że była taka duża hala. Czekajcie, dobrze idę? Już nie wiem, dobra, trzeba trzymać się lewej strony. Trzymamy się ściany po prostu i skręcamy tylko. To jest najlepszy pomysł, dobra, tu. O, dobra, chyba jesteśmy, tak, do... O, co tu robi lawa? Dobra, tu są jakieś bloki. Dobra, to było tutaj, w tym miejscu, to było na bank tutaj. To było na... O, dobra, tu jest to, pamiętam to. Oła, dobra. Tu gdzieś był Ender Chest. Czy tu jest gdzieś Ender Chest? Halo, halo? Czy tu gdzieś będzie coś ciekawego? Nie ma nic, o nie, dobra, jeszcze najgorsze jest to, że ja nie mogę w ogóle sprintować, jak mam tego blindnessa. Nie, jesteśmy oślepieni na stałe, nie? O nie, 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 dobra, dobrze, że mam tą wodę, Boże, jakbym jej nie miał. Ja jestem tak szpetny, ja nie wiem, jak coś jest, jak, nie wiem, dlaczego ja taki... O, dobra, mamy tu coś. Dobra, jest książka, zobaczmy, co w tej książce jest. Jesteście do niczego, jak szczęsem wam uciekł, macie go znaleźć, albo źle się to skończy. Ej, to są tak stare książki, nie? No tak stare tutaj, że tak powiem, notatki, że to jest masakra. Ej, dobra, z tego co pamiętam, tutaj było gdzieś przejście chyba. Czekajcie, czy ja dobrze pamiętam, że tutaj się dało przejść? Nie, za tym się dało przejść, pamiętam, tu. Dobra, przechodzimy tu. Nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi, ale idziemy. Idziemy. Ja z tego co pamiętam, to prowadziło w stronę Palionowa, ale czy ja aż tam chcę pójść? Nie wiem, czy ja powinienem się tak oddalać, nie? Nie, no ja tu i tak wolno idę, że ja będę wracał tu 3 dni. Nie, nie idę sam, bo to jest bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że ja nie wiem, gdzie tutaj jest Herobrine i wydaje mi się, że w tym świecie on całkiem możliwe, że może nas zaatakować. Ej, tu jest tak ciemno, że patrz, że ja tam ta pochodnia jednak sporo daję. Dobra, nie wiem, gdzie mam pójść z tym totalnie. Nie wiem, co mam zrobić z tą klątwą. Ja bym najchętniej z kimś o tym porozmawiał, nie wiem, cokolwiek, nie, bo to jest to taka... Dobra, tu nic nie ma. Ej, tu pamiętam, że tu było jeszcze jakieś zejście. Pamiętacie? Tutaj była taka dźwignia. O, jest. Dobra, jest, zejdźmy tam, może tu coś będzie ukryte. Może to jest miejsce, w którym musimy coś znaleźć, nie wiem, proszę, żeby tu coś było. Jezu, tu jest tak ciemno. Dobra, jesteśmy tutaj. Dobra, czy coś tutaj jest, co nam się przyda? Halo? Halo? Tutaj, nie no, tu jest totalna ciemnia, nie? O, jest skrzynka. Czy to są rzeczy, które nam się mogą przydać? Raczej wątpię. Dobra, nie biorę ich raczej. Zostawmy je tutaj, dobra, tu nic nie ma. Dobra, tu, o nie, tutaj, żeby nie wpaść tylko.
Dobra, nie, no tu nic nie ma, tu się nic nie zmieniło, jeszcze jest tak ciemno i... Dobra, tu chyba... O, dobra, mamy to wyjście. Dobra, wiecie co? Ja się oddalę od tych Wietowic. Nie ma sensu szukać czegokolwiek w Wietowicach. Mi się wydaje, że powinienem wrócić do świątyni, że to prędzej tam znajdę cokolwiek, co mi powie coś więcej na temat tej całej klątwy. Tylko, czy tam iść samemu jest odpowiednim pomysłem? No nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, no ale w sumie co mi lepszego pozostało, nie? No mogę ewentualnie tu siedzieć i, że tak powiem, kisić tutaj ogóra, a tak mogę pójść po prostu gdzieś tam dalej i liczyć na to, że może tam coś odkryję. No trudno będzie tu wrócić, ale wydaje mi się, że jak sobie zapiszę kordy, które tutaj są na tych Wietowicach, to będzie mi o wiele łatwiej. Więc wydaje mi się, że tak zrobimy właśnie. Zapiszemy kordy i pójdziemy w jakąś stronę i co znajdziemy, to znajdziemy. Trudno, nie mogę tutaj siedzieć, tutaj marnuję tylko czas. Dobra, wyjdźmy tutaj, okej. Chodzimy tutaj, jest świetnie. Dobra, ja mam... O nie, widzowie, ja teraz to przypomniałem sobie. Totalnie tego nie zauważyłem. A ja przecież sobie przygotowywałem itemy. Jasny gwint. Na palionowie, przygotowałem sobie itemy na całą tą wyprawę. Ja ich w ogóle nie zabrałem, nie mam strzał. Nie mam tam było jabłka złote i tak dalej. Właśnie teraz sobie o tym pomyślałem, totalnie o tym zapomniałem. I nie mam nic. Miałem jedynie to, co mam i... Ej, ja nie mam elytry! Ej, co jest? A elytrę miałem, przecież ja jakoś musiałem się dostać tam do tego... Dobra, nie wiem, gdzie jest moja elytra. Ktoś mi ukradł elytrę, dobra. Ej, pochodnie tu są, biorę te pochodnie, oczywiście, że tak. Dobra, gdzie tu jest wyjście? Nie tu. O, tu jest jakaś skrzynka. Diamentowa łopata, czy chcę diamentową łopatę? A weźmy, to też weźmy. Tu jakieś żarcie, kurczę, może się przydać wszystko, nie? Więc weźmy sobie wszystko, co jest możliwe, to bierzmy. Tu nic nie mam. Nie mam zbroi, to mi się przyda mega, to mi się przyda mega. Dobra, tu, tu. Nie mam żadnego hełmu, ale... Trudno. Hełm się ogarnie. Dobra, widzowie, ale chory, ale idziemy. Dobra, z tego co pamiętam, trzeba iść w tamtą stronę. Idziemy, oddalamy się stąd. A, kordy. 419 minus 182. Dobra, będę miał to na filmie zapisane, więc git, odnajdę to. Nie ma co się przejmować. Dobra, wyjdźmy tędy, zamurujmy to. Idziemy w tamtą stronę. Dobra, tu. I wydostajmy się stąd. Proszę, już chcę po prostu znaleźć rozwiązanie na to, dlaczego ja jestem taki brzydki w tym Minecrafcie. Muszę to zmienić. Dobra, wychodzimy tu i lecimy w tą stronę. Dobra. I teraz tak, gdzie my dojdziemy? Nie mam pojęcia, szczerze. Znaczy, mam nadzieję, że dojdziemy tam, gdzie chcę dojść. O nie, tu znowu zaczyna padać deszcz. No dobra, teraz tak, uważać trzeba pod nogi, żeby nigdzie nie wpaść. Trochę światła, daj, weźmy sobie w drugą rękę. W tą rękę miecz, żeby się bronić ewentualnie, w razie jakby mnie coś zaatakowało. No i w sumie nie pozostawiłem nikomu informacji, gdzie poszedłem. Nie jest to odpowiedzialne. No ale trudno. Sprawdźmy to, sprawdź... Osioł. Siemano, osioł. Dobra, osła nie potrzebujemy, lecimy w tamtą stronę, mam nadzieję, że... Że dotrzemy tam jak najszybciej. Nie wiem, ile nam to czasu zajmie. Nic nie widzę, nie mogę tak skakać, to jest zbyt duże ryzyko. Dobra, tutaj dalej nic nie widzę. Dobra, trzeba powoli, dobra, powoli tutaj. Po tych drzewach. Nie, dobra, tu nic nie widzę, ja nie chcę tak schodzić. Nie chcę tak... Wow, już myślałem, że będę spadał wieki. Dobra, tu jest git. Tu schodzimy sobie powoli. Tutaj. Nic nie widzę tu, nic nie widzę. Wow, woda! Jeny, ale się wystraszyłem, już myślałem, że nic tu nie będzie, nie? Dobra, jest woda, płyniemy w tamtą stronę, nie wiem, gdzie dopłynę. Przepływamy na drugą stronę tej wody. Z tego co pamiętam, trzeba było przepłynąć przez wodę i to bardzo dobrze, że ją mamy w sumie, no bo teraz musimy pójść do góry. Wypłyjmy do góry, wypłyjmy, to jest lepszy sposób. To będzie o wiele bezpieczniejsze niż takie po prostu łażenie. Więc zróbmy to w ten sposób, dobra, tu. Myk, myk, dobra. Myk, 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 myk. Dobra, tu. Dobra, to trzeba rozwalić, bo sobie postawiłem niechcący, łup tu. Dobra, wychodzimy tu, łup tu, dobra, jest świetnie. Dobra, teraz tak, tak, dobra, tu. Dobra, wychodzimy jeszcze wyżej. Udało nam się wypłynąć, jest świetnie. Dobra, teraz tak, tu, jeszcze wyżej. Dobra, jest świetnie. Dobra, i tu, o jejku, prawie bym tam spadł, dobra. Tu, jesteśmy chyba na górze. Dobra, to zdecydowanie nie jest góra. Ale jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, tu, dobra. Ej, długo jeszcze będę wychodził na górę? Nie, dobra, chyba jesteśmy. Chyba jesteśmy, dobra. Idziemy dalej przed siebie. Jak ja dojdę do tej świątyni, to będzie po prostu naprawdę cud, nie? Ale wydaje mi się, że tam są jakiekolwiek rzeczy, które mogą nam pomóc tą całą sprawą. Więc tam bym się chciał udać. Dobra, tu, myk, myk, dobra, tu, tu, tu. Dobra, idziemy tu. Dobra, jest świetnie. Mam nadzieję, że tam dojdziemy. Dobra, widzowie, zostałem zaatakowany przez jakieś stwory. Nie wiem, co to było. Nie wiem, co to było, zrobiłem cięcie, ale zostałem zaatakowany. Nie wiem, nie, boję się, nie wiem, co mnie goni. Straciłem totalnie orientację, zaczęło mnie coś bić. Dziwnego. Dobra, ja potrzebuję, co to jest za śnieg?
Co to jest za śnieg? Gdzie ja doszedłem? Ja miałem dość... Nie do śniegu, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Dobra, zjedzmy. Dobrze, założyłem tę zbroję, gdyby nie ta zbroja, już bym nie żył, nie? Jestem pewien. No, o nie, dobra, nie, dobra, zejdźmy tu, nie mogę iść po śniegu, to jest zbyt niebezpieczne. Dobra, tu, wróćmy z powrotem na tą ścieżkę. Dobra, muszę zrobić tak. Dobra, muszę mieć blisko tego, żeby jeść i od razu się bronić, nie mam tarczy żadnej. Nie no, to co mnie tu zaatakowało, ja nie wiem, ja tego nawet nie widziałem, nie? Coś mnie zaatakowało i ja po prostu zacząłem uciekać. To jest niebezpieczne, ja nie wiem, czy ja nie powinienem wrócić na tę jetowicę. To jest chyba najlepsze, dobra, wracam. To nie ma sensu. Co to jest? Zostaw mnie. Nie, wracam. Nie, proszę mnie zostawić. Nie, zginę. Co to ma być? Wracam na jetowicę. Dobra widzowie, wróciłem na jetowicę, jestem z powrotem na jetowicach, udało mi się odzyskać te itemy, na szczęście wszystkie, więc mega dobrze, udało mi się to wszystko odzyskać, mamy z powrotem, jest totalnie git. Teraz jedyne co, to musimy po prostu tutaj przetrwać, wiecie co, ja napisałem do Pawła w tym czasie jak to wszystko było i ja z nim pogadam w sumie o tej klątwie, bo wydaje mi się, że on może mi jakoś w tym pomóc, przynajmniej mam taką nadzieję, nie? Więc ja poczekam, aż on tutaj się gdzieś go spotkam, tutaj ja się z nim mówię na tej wieży wysokiej, to może tam pójdę w tym momencie, może tak będzie najlepszy pomysł, żeby tam poczekać, może on już tam jest. Mi się wydaje, że ona gdzieś tutaj była. Tylko jest tak ciemno, że ja totalnie nic nie widzę. Tam w końcu pogadam z Palionem i powiem mu o tej klątwie. Czy to jest ta wieża? Ej, to jest ta wieża? Tak, to jest chyba ta wieża. Dobra, wychodzimy na górę w takim razie. Mam nadzieję, że Palion już tam na mnie czeka. Ej, ja mam nadzieję, że nie spadnę stąd. Jak stąd spadnę... No właśnie, to teraz powiedziałem i spadło mi się akurat. Dobra, wchodzimy jeszcze raz do góry. Ja nie wiem, ja mam widzowie taki odruch bezwarunkowy. Ja wiem, że wy mi już piszecie w komentarzach, że ja mam charakterystyczny krzyk, jak coś mi się dzieje, zawsze takie łeeu. Jak taki kocur spadający z dachu, ale no to już trudno. Po prostu to jest odruch bezwarunkowy, ja już tak po prostu mam. Dobra, wyjdźmy na górę. Ej, jak długie to jeszcze jest? Już idę. Gdzie? O, jest Paweł tam na górze, dobra, widzę jego nick. Dobra, wychodzę na górę. Halo! O, nareszcie, halo. Ja jestem stary, nie wiem, wyjście po tych schodach. Ja nie wiem, kiedy ty przyjdziesz, a kiedy nie. Tak, ale wyjście po tych schodach, stary, to jest jakaś męczarnia, ty, przecież ja wyłaziłem i ja spadę sobie na dół. Dobra, słuchaj. Tak, muszę ci coś powiedzieć, stary. Znalazłem taką książkę wczoraj z Dave'em i ona mówi o klątwie Herobrine'a i chyba wiem, co możemy zrobić, żeby po prostu nie było tak ciemno wokół nas i to jest chyba klątwa, która nas dotknęła i my w tym momencie możemy ją jakoś złamać. Tam jest mowa o jakimś klejnocie, stary, czy tam czy krysztale po prostu. No weź zobacz, o co w tym chodzi, przeczytaj sobie. Ta klątwa obrzydza to, co było dobre. Złamać ją mogą umysły mądre. Kryształów wiele, lecz jeden je łączy. Ten, który włada... Z nim przejrzysz na oczy. No. I wydaje mi się, że tu chodzi o to, że po prostu jesteśmy zaślepieni, nie? I dzięki temu będziemy mogli, wiesz, widzieć coś. Tylko trzeba znaleźć jakiś, kurde, kryształ. No to właśnie mogą umysły mądre. Kryształów wiele, lecz jeden nie łączy. Okej, ale co ty o tym sądzisz? No ja myślę, że właśnie, że możemy znaleźć kryształ, który sprawi, że będziemy więcej widzieć, nie? Wydaje mi się, że właśnie wszystkie te podki na niewidzialność, które znaleźliśmy u ciebie, no po prostu nic nam nie dadzą, nie? Źle myślisz to jest głębsze. Tu chodzi o to, w sensie tak mi się wydaje, nie? No nigdy nie będę w 100% pewny, bo jesteś teraz brzydki. No... Dobra, dzięki. No to ja przychodzę tutaj, prawda, z klątwą, nie? I słyszę, siema, jesteś brzydki. No fajnie, dobra, no to jak już mamy za sobą naprawdę te uprzejmości... Przez tą klątwę jesteś brzydki. Myślisz, że ta klątwa mnie dotyczy, że po prostu ja jestem ten? Tak, i dlatego jesteś brzydki i ten kryształ może cię nawrócić po prostu. Że ten kryształ... Ej, to by się łączyło! Stary, ja znalazłem pod całą tą świątynią Herobrine'a takie podziemie jakby. I tam była tabliczka, w której było napisane coś typu, że jak ja tam wejdę, to ze mną się źle będzie działo, coś tam, że jakaś klątwa mnie dopadnie, czy coś takiego. I może o to chodzi, to jest może ta klątwa Herobrine'a, że po prostu wiesz. Jest szansa na to, no. Czyli kryształ może uleczyć mnie. Ej, dobra, stary, dobra, ja byłem pewien, że tu chodzi o to, że jestem po prostu, wiesz, że mam te, jak to się nazywa. Że po prostu będziemy mogli widzieć więcej, ale możesz mieć rację, ty, to będziemy tak wieszyć tutaj w tej ciemności, to jest najgorsze. Nie dziękuj, brzydki. Dobra, wiesz co? No to nie dziękuję, trzym się. Nara.